Siemanko, jestem Lucek, to jest Getasan, od razu zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Moi drodzy, mam dzisiaj ambitne plany na ten odcinek. Tu jest siłownia, w której powstał CJ. Mam ambitne plany. Chcę ukraść czołg z bazy wojskowej i spróbować nim podbić te tereny tutaj. W jakiejś tam części na pewno. Niestety nie mam w ogóle żadnej broni, nic. Muszę tam pojechać do tej chaty, wiecie której, na pewno. Tam był ten monster truck i w ogóle to była pierwsza misja na tym ostatnim mieście. Zaraz po tych wydarzeniach San Fierro. No to tam musimy sobie pojechać i prawdopodobnie kupić trochę minigana. Minigana i w razie jak mi nie wyjdzie sytuacja z czołgiem, no to właśnie wezmę sobie tamte bronie i będę też kosił. To znaczy myślę, że kupię tak czy inaczej. No ale żeby tam się dostać, muszę wziąć jakiś samolot. Przydałby się nawet jakiś odrzutowy, ale ja tutaj wcześniej byłem na lotnisku i znalazłem tylko Dodo, ale może źle szukałem. Może teraz będzie tych samolotów więcej. No tu jest na początku Dodo. No mnie ten samolocik w ogóle nie interesuje, nim się leci strasznie długo. Jakoś nie mam takiego fajnego save'a. Nie wiem, może coś tam źle wczytałem. Bo tutaj wczytałem sobie save'a 20.33 20.22, nie wiem, coś tam się stało, ale jest tutaj samolot odrzutowy. Tak myślałem, że trzeba wystarczy tutaj gdzieś dalej polecieć sobie i pojechać sobie na lotnisko i się znajdzie ten samolocik, fajnie. Ale mi się dzisiaj język plącze. Szamal, tak się nazywa. Szamal, dziwna nazwa. Lecimy. No i co? Pierwsze co zrobimy, to polecimy... No właśnie, gdzie polecimy? Myślę, że trzeba polecieć nad bazę wojskową. Schowamy sobie podwozie, myk. Polecimy nad bazę wojskową i zobaczymy, czy uda się jakoś ten czołg ukraść. Ja pamiętam, że on był w jakimś hangarze, albo jakiejś, pod jakąś wiatą schowany, czy coś. A inna sprawa jest taka, że jeśli chyba skradnę ten czołg, no to będzie mnie gonić armia, a jak armia będzie mnie gonić, to będą mnie gonić inne czołgi, dlatego wtedy będę musiał uważać na ataki tych czołgów, ale jest taka sprawa, że ja ten czołg mogę schować sobie do mojej pobliskiej bazy na lotnisku i na przykład schować go do hangaru, nie? Jedna osoba też pisała mi w komentarzu taką sprawę, że jeśli zabiję trzech balasów, no to wtedy rozpętam piekło na ulicy i dopiero wtedy będzie ta wojna, no nie? To jest też bardzo ważna informacja, że trzeba to zrobić będąc na nogach, czyli nie można tego zrobić z pojazdu. Ale nie wiem, czy chodziło tutaj o strzelanie na przykład z rakiet Hunterem, czy strzelanie z samochodu na przykład Uzi, tak na bok, no nie? Tak zwany drive-by, strzelanie z samochodu. Dobra, ogarnijmy tutaj, najpierw gdzieś jest czołg. Tutaj są niestety rakiety. Dobra, są myśliwce. Musimy to jakoś zrobić po ludzku. Muszę uważać na te rakietki, wiecie? Jest bardzo ważne, żeby ich ominąć. Oh my god, gonią mnie. No dobra, ale mam samolot odrzutowy, więc mogę jakoś uciec. A goni mnie FBI już. Zróbmy tak. Trzeba wylądować. W tym ostatnim, widzę, hangarze jest czołg. Lądujemy. Znaczy, no. Okej. Okay. No i trzeba tam wylądować. Problem w tym, że chyba zabiją mi wojskowi. CJ nie umie szybciej latać. Ach, zapomniałem, kurczę. Znowu mi się pomylił sposób prowadzenia rozgrywki z tym z GTA 5. Będą strzelać nas samoloty, te śmigłowce, o właśnie. Ale może jakoś dam radę dolecieć do tego czołgu. Trzeba robić uniki. No jakoś tak nie idzie im to trafianie. Wyrzutnie rakiet też tak nie do końca działają. Pytanie, czy my damy radę wyjechać tym czołgiem? A właśnie damy, bo tam jest kawałek rozwalonego ogrodzenia, czy ogrodzenia, które możemy rozwalić. Tylko czy ten czołg tu jest? O, fuck. Czemu go teraz tu nie ma? No to jestem w czarnej dupie. Nie pojawił się tym razem, ale jaja. Muszę wziąć ten śmigłowiec i jakoś spróbować uciec i wrócić tu z powrotem. Ale dobra, coś się pojawiło. Pojawiły się samochody. To jest cargo bomb! Śmigłowiec z GTA 5, ale tutaj nie mamy haka. Dobra, chyba muszę nadlecieć od tamtej strony, może wtedy czołg się pojawi. Ale uwaga, muszę lecieć nisko, żeby mnie nie namierzyły te wrzutnie rakiet. O, fuck. Dobra, powiedzmy, że
Ten śmigłowiec jest naprawdę wytrzymały. Jest wytrzymały, jest. Oj, 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 coś zaczyna wydawać z siebie dziwne dźwięki. Dobra, jeszcze raz. No, czemu on leci na czołówę? Cholera. Myślę, że tylko... Oh my god, dobra. Dobra, wysiadam. Oh my god, dobrze, że wysiadłem, bo sekundę później to wybuchło. I ja zaraz też zginę. Chcieli mnie przejechać. Słuchajcie, tu było coś. Chwilę później to wszystko wybuchło. Muszę teraz pojechać tutaj do mojej bazy. O rany, albo ci mnie zastrzelą, nie wiem, coś się zaraz stanie. Ale zobaczcie, że drugi raz podleciałem i nie było tego czołga, to mnie naprawdę zdziwiło. Myślę, że to właśnie działa na takiej zasadzie jak na lotnisku moim, że jak się podleci z jednej strony, to się pojawia Hunter, a jak się podleci z drugiej strony, to się pojawia ten Lewiatan, duży śmigłowiec transportowy. W sumie zastanawia mnie jedna sprawa, czy ja dam radę Lewiatanem zabrać czołg, ale nie mogę, no bo przecież ten hak, czy ten magnes działa tylko... Boże, jaka ta ciężarówka jest do dupy. Tym się nie da jeździć. Ten magnes działa tylko na tej jednej misji. Ach. Czyli tak czołga nie zabierzemy, a zresztą i tak jest on schowany w hangarze. Ale patrzcie, jaki niefart. No już wylądowałem, już bym wsiadł do czołga i już bym miał wszystkich gdzieś. Ale nie, oczywiście nie da rady. No, myślę, że czołg ogólnie bardzo mi pomoże w tych wojnach. I będzie można to szybciej robić. O rany. Zabili mi samochód. Ja też już ledwo żyję. Tutaj coś jeszcze mamy. Ej! Dobra. To jest GTA. Koleś strzela do mnie z shotguna, CJ dalej żyje. Dobra, jest taki trik. Można zapisać grę, gdy odnowi się życie całe i zgubię policję tutaj w mojej bazie. Widzieliście, to było dobre. A, jeszcze inną rzecz musimy sprawdzić. Koniecznie trzeba zobaczyć Sand Kinga jakiegoś tam. I tu mnie pewnie przed chatą zabiją, to jest już standard. Muszę tak wysiąść, żeby mieć jak największe szanse. Wiem, polecimy tam jetpackiem. Kurde, oczywiście. Tylko trzeba ogarnąć tak, żeby, wiecie... Żeby pojawił się czołg. O, kurde, pewnie, że tak. Co się, będę bawił jakąś hydrą albo tym... Tam hydrę mam. No dobra, czyli co, sprawdźmy. Jeśli się pojawią tam hydry i w ogóle ten cały sprzęt, to wtedy powinien być czołg w środku, tak? Zobaczymy, co się teraz pojawi. Dobra, jest hydra. Jest czołg, bierzemy go. Są dwa nawet teraz, ekstra. O, to mnie atakuje. A, przeżyłem. O, rany. Ledwo co. Dobra, podejście numer dwa. Tym razem próbuję ściągnąć jetpacka. Dobra, ściągnął. W ogóle te rakiety mnie teraz nie zaatakowały. Chyba dlatego, że leciałem niżej. Nie wiem. Dobra, zabieramy czołg. Ekstra, otwarty, super. Woohoo! No i co? I teraz naszym zadaniem jest sprowadzić go do, jak mówiłem, garażu. Nic mnie nie powstrzyma, absolutnie. Tutaj mamy wyjazd. Ops, ops. Tak ciężko się tym trafia. Nie ma celownika. Ale to nic. Nie można tutaj jakoś inaczej celować? Nie. Nie ma tutaj innego celownika. Trochę lipa. Można tak się obracać, ale to bez sensu. No co, idziemy teraz do hangaru. Zostawić czołg. Zapiszemy grę. Później lecimy jeszcze szybko kupić minigana. Bo ile powinien tam być? Powinny być te zajebiste bronie takie. No do góry tak nie za bardzo dać... A, coś tam się da. Okej. Okay. O! Nie wiem, jaki ma zasięg ten czołg, ale... Grunt, że w ogóle go ukradliśmy. O, yeah! Możemy ich nawet przejeżdżać, tak myślę. tych balasów, nie? Jak już dostarczymy czołg na gruskit. No proszę, otwarty garaż od razu. Ekstra! Lubię takie akcje. No i cokolwiek by... teraz nie zrobili, to ja i tak przeżyję. Zapiszemy grę, no bo trzeba. Mamy czołg, elegancko. A teraz pojedziemy sobie właśnie do
Do chaty. Polecimy sobie tam do chaty tego gościa z CIA. Polecimy sobie Hydrom, żeby było szybciej. Zabierzemy te bronie. Powinny tam być właśnie. Tak nie jestem pewny, bo tego jakby nie sprawdzałem. Okej. Ja myślę, że lepiej się trochę rozpędzić tak do przodu jakby. Tak? Ja to tak robię w GTA 5. Że jak mam ten start wertykalny, to tak staram się rozpędzać na nim do przodu i potem dopiero te dysze kieruję do przodu. Ale tutaj chyba nie ma takiej potrzeby. No nie, to się to jakoś tak śmiesznie przełącza, że od razu lecimy. Cech, nie ma problemu. Dobra, lecimy tam do tej chaty zobaczyć, co tam słychać. Postaramy się tą hydrą oczywiście wylądować w miarę. Ja kiedyś myślałem, że ta mapka jest dużo większa San Andreas, ale tak przemierzając ją teraz, wydaje się mała, naprawdę. W GTA 5 dużo więcej trzeba się pobawić. A zawsze mi się wydawało pobawić się z tym transportem, żeby tam gdzieś dotrzeć czy coś. A zawsze mi się wydawało, że San Andreas to mamy przecież trzy miasta, no nie? Ale tak świat w piątce jest bardzo, bardzo szczegółowy i zróżnicowany. Ej, no patrzcie, no i gdzie to są te bronie? Powinny tu być, nie? Może tam gdzieś z tyłu, poszukamy. Dobra, mamy. Wylądowaliśmy. No i szukamy, może gdzieś tu z tyłu. Ej, no w sumie wykonałem tę misję. A, są, dobra, w środku, ekstra. Wow, tu coś jest. Oh my god, to jest jakaś namierzająca, tak? Wrzutnia. Zobaczmy, czy namierza. A CJ nie umie z tym skakać. Okej. Okay. Tak, to jest namierzająca. Tylko, że my potrzebujemy minigana, no bo na tych patałachów nam się raczej nie przyda namierzająca ta. 500 naboi to jest mało, te bronie się tu powinny spawnować co chwilę. Chyba, ale kurde. Jeśli nie będą spawnować, to będziemy zapisywać grę w nieskończoność i aż się pojawią nowe. Okej. Okay. Ja bym nawet mógł je kupować, zobaczcie ile mam kasy. No i pięknie, i znowu jest. Myk. Mamy już 1000 naboi. Jeszcze raz. Wiecie, żeby nie czekać 100 lat na to, nie? 1000. Myślę, że tak do 4000 sobie nabiję i będzie elegancko. No i dobra, mam tutaj 5500 naboi. Tak na wszelki wypadek wziąłem troszeczkę więcej. Nigdy nie wiadomo, do czego się przyda. Teraz lecimy do bazy z powrotem na lotnisko. A następnie jedziemy czołgiem do Los Santos. No i robimy rozpierdziel z tym wszystkim dziadostwem tam. Hunterem też bym mógł zrobić, ale jaki problem jest z Hunterem? Przede wszystkim, on chyba nie jest kuloodporny, raczej na pewno nie jest. Aha, jeszcze jedną sprawę miałem sprawdzić. Tą z Sand Kingiem. I tutaj właśnie koło tej satelity jest. Powinien tu być, zawsze tu jest. Może jaka ta hydra z tym startem wertykalnym jest wolna. Musimy tak troszeczkę do przodu te dysze ustawić, żeby to leciało w ogóle. Ale tutaj jest ten Sand King. Możemy się nim trochę przejechać. Pamiętam, że w nim fajnie zawieszenie chodziło, działało. Dobra, lądujemy. Pięknie. Mamy dużo minigana. No to powinno nam pomóc, naprawdę, bo nieraz ci balasi potrafią dobrze dać w kość. O, i to jest fajny Sand King. Ej, tu jest nawet to widzenie nocne, jak to się nazywa. Wizjer nocny. Dobra. Sand Master Cup, tak się nazywa. Ej, on jest szybki! Woo! Pamiętam, jak się zachwycałem tym, jak pięknie w nim chodziło zawieszenie. Zawsze mi się to podobało w San Andreas. No, nie wszystkie samochody mają takie fajne zawieszenie. Tutaj to wygląda naprawdę fajnie. To mi się zapamiętało, że taki mięciutki był zawsze w prowadzeniu. Ale też ociężały delikatnie. No, super to wygląda. Naprawdę jak na tamte czasy, to robiło wrażenie. Tym bardziej, że to nie jest gra wyścigowa, a naprawdę to działało fajnie. I to jest też fajne, bo w większości samochodów tutaj, no te zawieszenia chodzą bardzo tak sztywno, no nie? Jak na tamte czasy z różnicowaniem między tymi pojazdami, w tym GTA było super. No dobra, to co? Mamy sobie... A, wezmę sobie ten samochód tutaj, zostawię. Otwieraj się. No, mamy czołg, mamy minigana. Znaczy, trzeba teraz to przetransportować do Los Santos na Grove Street i robić jedną wielką rewolucję.
Oczywiście czołg trzeba będzie sprowadzić do chaty z garażem, no to myślę, że do chaty rodziny Johnsonów. No i tam sobie zaczniemy od tamtej chaty całą tą rewolucję. Postaram się jechać tak, żeby mnie nie goniła policja. Wiecie co, mnie zawsze irytowały te koła w czołgach w GTA, w serii GTA. GTA 5 to było chyba pierwsze GTA, ten samolot tam przeleciał przez te drzewa, to było dziwne. GTA 5 to było pierwsze GTA, w którym chyba pojawił się czołg z gąsienicami, co? No pomijając może te pierwsze części GTA, gdzie te gąsienice były takie bardziej umowne, gdzie to były piksel. No ale mówię tu o takich pełnoprawnych gąsienicach, już wiecie, na takim czołgu tego typu. Ten czołg ogólnie jest bardzo fajnym modelem w San Andreas. Ładnie wygląda w porównaniu do czołgów na przykład z Vice City, czy GTA 3. GTA 3 też był ten czołg, taki sam Rhino. Ten też jest Rhino, ale no wygląd jest zupełnie inny. Ja się tam na czołgach nie znam, więc nie wiem jaki to jest model czy coś. Ale irytowało mnie strasznie, jak zobaczyłem te koła. No kurde. Koła w czołgu, takim czołgu. Nie może być. No ale dobrze, że i tak jest ten czołg, że w ogóle jest ten czołg, to chociaż tyle jest fajnie. A to mnie też zawsze zastanawiało, jak byłem mały, co Rockstar z tym ma, że pojawiają się koła w czołgach? Czy mieli jakieś problemy z projektowaniem gąsienic, czy coś? Czy... No nie wiem, jak macie jakieś pomysły, dlaczego Rockstar tak robił, to piszcie w komentarzach, ale myślę, że raczej nie miał problemu z gąsienicami, tylko to był jakiś taki element, teraz tak myślę, że to był taki element może groteskowy czy coś, żeby się ponabijać z graczy. Nie mam pojęcia. No ale gąsienice bardzo bym chciał już mieć wcześniej w GTA. O cholera, no miało nie być policji i co? Ja tylko go dotknąłem. Idziemy na Grove Street. Myślę, że ten czołg do tego małego garażu się tam zmieści. Chyba na styk. Nie wiem, ale też trzeba później zrobić tak, żeby móc do niego wsiąść. To nie może być tak, że ja tam wjadę i później nie wyjadę. No jak to tak? I w sumie parkowanie czołgu w garażu to jest jedyny sposób, aby go naprawić. W razie jakby się popsuł. Okej. Okay. Spoko, no chyba się zmieści. Muszę podjechać inaczej. Na wszelki wypadek. Prawdopodobnie to... Okej, zobaczmy. Dobra, spoko. No to zapiszemy sobie tu grę. No i zaczynamy rozróbę, co? Mamy już wszystkie potrzebne rzeczy, aby zacząć małą rewolucję. Zacznijmy atakować balasów. Co prawda mógłbym wykonywać te misje i tak naprawdę przejmowanie tych terytoriów nie jest jakoś specjalnie ważne. No ale z ciekawości, ponieważ nigdy tego nie robiłem, właśnie zacznę się tym zajmować. I zobaczymy, czy czołg będzie bardzo... O, ty gnoju. U mnie sprzedajesz narkocy? Już nie będziesz sprzedawać. Ole, twardziel! Już nie... Pff, głowę mu urwało. Tyle kasy miał przy sobie, ale wiecie, no... Ja mam kasy dużo. W poprzednim odcinku wygrałem... Ile? 19 czy 20 milionów? Nie wiem, ile to tam wygrałem. Coś takiego. Znowu on. Patrzcie, jak się szybko odrodził. Ze szpitala tu przybiegł. No, ale policja mnie nie goni, jak ich zabiję. To dobrze. Dobra, tutaj mamy dwóch typa. No i tak jak mówiliśmy sobie, nie da rady chyba wywołać zamieszek, jeśli zabijemy balasów z jakiegoś pojazdu, strzelając tym pojazdem, na przykład jak hunterem, czy właśnie czołgiem w tym wypadku. A czołg ma jeszcze jedną taką fajną zaletę, że jeśli tylko najedzie na jakiś samochód, no to może go szybko zniszczyć, dotykając go po prostu. Ale też to prawdopodobnie wpływa na jego wytrzymałość negatywnie, czyli się po prostu psuje. Dobra, szukamy balasów. O, są. Musimy zabić trzech z tej grupy, żeby wywołać tu wojnę. Zobaczmy. Dobra, biegną do mnie. Przy okazji przetestujmy minigana. Okej, siema. Teraz możecie mi naskoczyć. Znaczy, jest jeden problem. Nie mogę dać im się wyrzucić z czołgu. Ale poza tym... Ciężko trafić z czołga. Da radę, ale no widzicie, nie jest to takie łatwe. Ale jeden strzał celny i po sprawie. Także co, da się. Dobra, pierwsza fala zaliczona. Tak, czyli czołg jest dobrym rozwiązaniem, jak na razie. Myk.
Kłopotliwe jest tylko odwracanie lufy. Trochę to trwa. No i nie wiadomo jak celować. Tu się przydają umiejętności z CS-a, żeby narysować sobie gdzieś tak na środku ekranu celownik. Aha, tamten już w ogóle uciekł. Następni. Ja nie wiem, te pociski jakoś dziwnie wybuchają. Ale grunt, że zabijają, to jest najważniejsze. Pięknie. Dzielnica jest twoja, proszę bardzo. Co, było trudne? Absolutnie. Polecam wam tą metodę. Czołg naprawdę można małym nakładem pracy zabrać z wojska, z bazy wojskowej. Dobra, tam mamy następnych typa. Okej, okay, następna... O, ten kawałek jest spory. To nie są jedyne dzielnice te fioletowe, które trzeba przejąć. Jeszcze są te żółte. Ło, gdzie on tam strzelił? Dziwne to było. Okej. Okay. Pierwsza fala. Naprawdę, idzie to dosyć szybko. Podejrzewam, że miniganem równie szybko by to szło. No bo kurde, już z takiej odległości jak snajperka możemy ściągać każdego gościa. To tutaj też nie ma żadnego problemu. Brakuje mi troszeczkę radyjka, żeby można było tu puścić. Ostatnio mam taką manię, znalazłem na Spotify playlistę ze wszystkich części GTA i sobie słucham. No i jest tam soundtrack z GTA Vice City. Wiecie, że ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że ja skończyłem tę serię. A tu jeden jest typek i co? Nie pokazała mi go na mapce. Nie mogę uwierzyć, że tak szybko skończyłem, bo strasznie... O, strzelają do mnie. Strasznie jarałem się tym soundtrackiem, tą muzyką rockową. To było fajne. No i co, kolejna dzielnica nasza. Zróbmy sobie może jeszcze jedną i zostawimy czołg do garażu, a później zrobimy sobie jakąś misję. Co wy na to? A, tu mamy już naszych typa. Musimy tu poczekać, aż pojawią się balasi. Ciekawe, czy będziemy przejmować tą wielką dzielnicę teraz tutaj. No patrzcie, miniganem też idzie pięknie, nie? Jeszcze jeden nam został do zniszczenia. Tu mamy dealera. Orzesz ty w mordę. Tam gdzieś dalej. O, nie widzę ich. Tylko nie rozwalcie mi czołga. Źle by było, jakby taki jakiś przechodzień zabrał mi czołg. Dobra, mam następnego. Jeszcze nie wywołałem wojny gangów. Kurde, policja mnie goni, serio? Co jest? Muszę uważać, żeby samemu nie zginąć. Bo tu się kurcze robi gęsto. No cholera, ja nie chcę zabijać policji, ja chcę zabijać balasu. Chyba uciekli stąd, bo ten... Bo się zaczęła robić... Ej! Oni chyba przejmują nasze terytorium, coś tak widzę. Nie, jedziemy tam. Niech przejmują. Niech próbują. Tak, tak, bo jak się pojawiła ta ikonka fioletowego ludzika na minimapce, to coś się tam działo. No i tak, a terytorium jest pod atakiem. Co? Ziomy, siemanko! Siemanko! Jak się macie? Okej, okay, super. A, tu jest jeszcze inna sprawa. A może zabierzemy dziewczynę na spacer w czołgu? A co wy na to? Ej, ten czołg jest naprawdę mega wytrzymały. Kolejny dealer. Z ile ich tu jest na Grove Street? Bardzo dużo. Dobra, odstawiamy czołg do garażu. Chociaż kurczę, muszę go dobrze zaparkować, żeby później nie było problemu, aby do niego wsiąść. No, nie mogę tak ryzykować. Jednak trochę musiałem nim tutaj jechać. Cholera, co się dzieje? Ej, no ja teraz mi tu nie wjadę! O nie, pali się! Dobra. A ciekawe, czy ten wrak samochodu się teraz naprawi. Naprawił się! Jak ja go mam stamtąd teraz wyciągnąć? A wiecie co, mam wszystkie chaty w Los Santos kupione. Ogólnie w całym GTA mam wszystkie chaty kupione. Dlatego nie powinno być problemu. Dlatego nie powinno być problemu, abym sobie gdzieś ten czołg schował. No ale nie pod... O, nie! Zaczął mi się palić! Dobra. Nie, oczywiście mam zapis gry, no ale... Przejąłem sobie dwa terytoria, czyli wiemy jakie są zagrożenia. Tutaj chyba, tak?
Wiemy, jakie są zagrożenia. Nie można dać się podpalić. Jeśli robimy taką dużą rozróbę, to trzeba na to uważać. Dobra, wiecie co? Jest ok. Mamy minigana, bo mamy minigana. Mamy tutaj czołg. Pięknie. Teraz robimy sobie misję. Później sobie będę przyjmował jeszcze te terytoria. What up, CJ? I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind. Commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. Uh-huh. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. No właśnie. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. Spoko. So you got a plan? Ach, półgłówki. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. Dobra. Idlewood musimy odebrać. Weźmy sobie moje ulubione radyjko. Musimy uważać na Sweeta, ale uwaga. Teraz mam minigana. 5500 naboi. To nie będzie. Okej. To nie będzie trwało długo. Siema, ziomy. Ups. Co dalej? Dobra, minigun mi wystarczy do tej roboty. Przy okazji zobaczymy, jak się spisuje. Dobra, czekamy na jakichś głupków. Idą. Mówiłem, że to nie będzie trwało długo. Nie trzeba dużo na nich amunicji marnować. Powiem wam tak. Wystarczy tylko troszeczkę. Myślę, żeby te 500 naboi mi wystarczyło na całą tą wojnę. Zobaczcie, nie zużyłem sobie nawet teraz 500, a nie oszczędzałem w nabojach. No, uciekaj mi z mini strzału, ziomek. Ale on jest głupi. Po co ty się tu kręcisz? Nigga? Dobra, tu mamy kamizelkę, trzeba ją wziąć. Bez kitu, po co ja kupuję broń? Ekstra. Skoro mogę z wojny gangów to wszystko mieć. Elegancko. Dzielnia jest moja, nikt ani razu mi nie trafił. I co teraz? Tylko nie mówcie, że on chce wsiąść do tego samochodu. Ziomek, ten samochód już nie żyje. Dobra, musimy znaleźć drugi. Tutaj jedzie coś. O, ty gnoju. No i kurde, samochód tam uciekł, ale tu mamy następny. Okej, okay, wsiadaj, sweet, co dalej? Jeszcze? Tutaj chyba mamy pozdobywać, tak? Czy coś? W sumie to dobrze, bo potestujemy tego minigana. Pojedziemy tu zobaczyć. Moment, tutaj może było coś... Historia. Zostawiłeś Sweeta, wróć po niego. Przejmij następny teren. No dobra. Tutaj na przykład. O, siema! tu mamy jeden teren, tu mamy drugi. Okej. Okay. Tu możemy się zasadzić. Okej, okay, CJ. Ktoś tam się napatoczył? Trudno. Zawsze są jakieś ofiary w niewinnych ludziach, no. Przy takich akcjach. Sweet oczywiście się zamyślił. Policja, serio? To jest wojna gangu, spierdzielaj. Kurde, ale pięknie się tym kosi. Z kosiara dosłownie, patrzcie. Nie ma opcji. O, policja przestała mnie gonić, zrozumieli, z kim zacierają.
Mówi, dobra, nie ma sensu. CJ ma minigana, nie ma sensu, a w garażu jeszcze czołg. To też nie ma sensu. Kurde, rozwaliłem swoją furę, ale to nic. Zdobędziemy nową. Sweet, ruszcie! Druga fala przetrwana. Nikt mnie ani razu nie trafił. Wszystkich rozwaliłem na dystans. Pięknie. Wiedziałem, że więc większa ilość amunicji to był dobry pomysł. No czemu on mi wchodzi? Ja pierdziu. Widzicie, jakie to jest głupie w tym GTA? Kurde, wszystkich naraz. Dobra, wracamy na Grove Street. O nie, jeszcze tych. Załatwmy jeszcze tych. No nie spodobali mi się, no. A to jest fajne, bo można robić taką nieskrępowaną rozróbę, ile się chce, i policja nie goni. Policja nieraz potrafi być uciążliwa. A tu niestety nie można, tak jak w GTA 5, zadzwonić do Lestera i gitara. Tylko trzeba ich jakoś zgubić, po ludzku. Ale miniganem to idzie jeszcze szybciej niż czołgiem. Bo dosłownie tych ludzi o. Myk. Przejeżdżam sobie tak, tak. Od prawej do lewej, od lewej do prawej. Nawet nie muszę specjalnie celować. Druga, o to już druga fala, kurczę, myślałem, że pierwsza. Woo! O, to jest fajna sprawa. Dobra, tu mamy następnych. O, siema. Co jeszcze? Tutaj. Kurde, tak to ja mogę grać. A ten jeszcze żyje? O, już nie. No i tyle. Tutaj akurat mamy swoich ziomali. Wsiadaj, sweet, jedziemy. Mówię, miniganem to jeszcze szybciej niż czołgiem. Ale chciałem spróbować właśnie jakimś pojazdem. No serio? Chciał mnie mój ziomek wywalić z naszego samochodu. Można nim fajnie bujać. Lubię tego Greenwooda, on się tak nazywa chyba. Greenwood. Dobra, idziemy na Grove Street, załatwić sprawę tutaj. A dokończyć misję. Bardzo szybko robi się przejmowanie dzielnic właśnie miniganem i chyba tak będę robił, bo to jest najszybsza sprawa. Czołg jest fajny, no ale... Grove Street for life! Grove Street for life! Okej, dziękuję! Ile mi dał? Co ja z tym zrobię? Ziomek! Już mi to nawet na buty nie starczy. Okej, dziękuję wam moi drodzy, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.